Słyszymy w Ewangelii, jak ludzie cały czas chcą mieć dowody. Dowód miłości, dowód wierności, dowód różnych właśnie poczynań prawdziwości. Wciąż ludzie nie ufają. I tacy już będziemy zawsze. Z małą dozą ufności. A może po tym czasie teraz, który przeżywamy, zobaczymy, co On uczyni. Czy staniemy się ludźmi większej ufności, czy też mniejszej? Znaleźliśmy się na tej samej płaszczyźnie. Wszyscy bowiem zostaliśmy dotknięci przez działanie zła tej epidemii. Przez działanie tej pandemii. Zło, które wkroczyło tak niespodziewanie i pomieszało plany, nasze plany. Pozmieniało je w wielu miejscach bardzo mocno. I co jeszcze? Ten czas nie pozwala nam zaplanować. Jesteśmy bez planu. Jakbyśmy musieli zacząć na nowo. Jak małe dzieci, które nie wiedzą, chcą tylko przeżyć dzień dzisiejszy. Mówi się o tym przejściu, otwarciu, otwieraniu, o tym różnych fazach, których musimy przejść, ale przecież my dobrze wiemy, że to już jest inne życie. My musimy dojść do tej pełnej wolności, ale nikt nam jej nie zagwarantuje, bo nikt nie może powiedzieć, co będzie dalej. Tylko On wie. Jezus Chrystus. I tylko On zna plan ten najważniejszy dla nas. On zna bowiem godzinę naszej śmierci. Jezus zna godzinę mojego odejścia z tego świata i Twojego odejścia z tego świata. A gdybyś dziś się dowiedział o tym dniu i godzinie, to też byś już inaczej patrzył na tę pandemię. To też już byś miał kolejny raz zburzony plan Twojego życia. Ale dziś Jezus mówi: zaufaj mi. Nie przychodź do mnie na próbę. Nie stawiaj mnie wobec próby. Nie mów mi, że musisz, Panie, dla mnie to uczynić. Bo inaczej co? Zostawię to wszystko, wiarę, moje życie? Jak ja dzisiaj, patrząc w ogrodzie, jak te rośliny usychają, umierają bez wody, powiedziałem: Panie Boże, jak jutro nie poleję, nie będę ogrodnikiem i nie będę już rolnikiem. Zdenerwowałem się na Pana Boga. Mimo że człowiek powraca do roli po wielu latach, ale wiem, już teraz wiem, wy rolnicy, wy, którzy macie ogrody, sady, wy, którzy tyle pracy wkładacie w to wszystko, ile mieliście oczekiwań i dziwię się, że są jeszcze tacy, którzy mają rolę i nie wierzą. Jak wszystko od Niego zależy. Jak wszystko od Boga zależy. Dziwię się, że my, tylu w nas jeszcze ludzi nie wierzy. Nie będzie tego na polu, nie urośnie, nie będziesz miał chleba. Przywiozą mi za granicę, a jak będzie tam zamknięta granica i będzie epidemia, też cię nie przywiozą. Wszystko zależy od Boga. Mam trochę zboża, więc sobie zaoszczędzę i kupię drożdży i wody do pewnego czasu. Jacy my nieroztropni jesteśmy i nierozumni, że wszystko zależy od Niego. I dzisiaj z tej maleńkiej kaplicy płynie do każdego z nas słowo od Jezusa, który mówi: dzieci moje, przy mnie nie zginiecie. A wyście się za daleko oddalili. Myśleliście sobie, że stworzycie takie już preparaty i takie systemy i takie programy, które
zabezpieczą was na przyszłość. Nic nie zabezpieczą. Ja tylko jestem waszym bezpieczeństwem. We mnie. W moim sercu. I moi drodzy, dlatego zobaczcie, oni też przyszli do Jezusa w Ewangelii, którą przed chwilą odczytałem. Daj nam znak, że ty jesteś Bogiem. Przyjdą do ciebie do domu. Będą cię sąsiedzi patrzeć na ciebie, bo robisz znak krzyża. Bo się modlisz przed jedzeniem. Bo modlisz się i nie wstydzisz się iść przed figurkę i śpiewać litanie do Matki Bożej, jak nasi ojcowie. Bo na klęczkach przyjmujesz Jezusa. I będą niektórzy się dziwić. I będą może wytykać palcami, zobacz jaki starodawny, jaki średniowieczny jeszcze on czy ona. Nie. Tam jest miłość. Tam jest pełne zaufanie Bogu tego, o czym mówi nam Jezus. Bez próby. Żyć nie żyje się na próbę, mówił święty Jan Paweł II. Nie żyjemy na próbę. Żyjemy raz, moi drodzy. Żyjemy jeden, jedyny raz. I tak myślimy, jak dojść do Jezusa, żeby Go objąć, żeby być jak najbliżej. Uczy nas ona. Ona, Matka Maryja. Ona, która w tym wizerunku tu, w niebowziętej, tak wpatrzany w nią, jak w latach 48 w Niegowici, klęczał młody, miał 28 lat. Karol Wojtyła. Przed tym wizerunkiem kładł się na krzyżem i mówił, totus tuus, prowadź mnie, ale skąd ty te słowa wziąłeś? Totus tuus, cały twój, a wziął od świętego Ludwika Marii de Montfort. Właśnie dzisiejszego patrona. Święty Ludwik Maria de Montfort, który urodził się w XVII wieku w rodzinie pełnej wiary, modlitwy. Jego dwaj bracia też zostali księżmi. Jego dwaj bracia zostali kapłanami. Trzech księży z jednej rodziny. Powiedzieli, ale się im będzie powodzić. Bo kto ma księdza w rodzie, mówili, to bieda go nie dotknie. Ale oprócz braci, kapłanów, ma jeszcze dwie siostry, które też wybierają drogę życia zakonnego. Piątka. Trzech kapłanów i dwie siostry, które wybierają Jezusa. Są takie rodziny. Wybrali, ale święty Ludwik de Montfort zakochał się w szczególny sposób w Maryi. I jej ofiaruje życie. I on uczy nas w tym traktacie o prawdziwym nabożeństwie do Matki Bożej, który będziemy chcieć choć pokrótce rozważyć w czasie nabożeństw majowych od piątku. Uczy nas, jaka to jest droga. Kiedy ja staję się naprawdę czcicielem Maryi, jej oddanym, bo może się wydawać, bo to nie znaczy, że jak mówisz, że kochasz, że jak mówisz, że śpiewasz, to jest coś innego dla niej. Ona wyznacza drogę. Ale jak mówił święty Ludwik de Montfort, najkrótsza droga do Jezusa przez Maryję. Dlatego to totus tuus, cały twój, ofiaruję jej wszystkie moje dobre uczynki, wszystkie dzieła, które czynię, wszystkie, nawet i te momenty złe w moim życiu. Mówię, Maryjo, nie chcę tego czynić. Ja wszystko ofiaruję jej. To jest to całkowite oddanie się Matce Bożej i zawierzenie jej. Iluż z was zawierzyło się Matce Bożej na Jasnej Górze? Pierwsze soboty przecież pamiętamy. Tłumy ludzi. I dzisiaj to odnowimy. I moi drodzy, kiedy patrzymy na tych dwóch świętych, Jan Paweł, święty ojciec Szarbel, oni przecież też ukochali Matkę Bożą. To ona im wyznaczyła, to ona im ukazała drogę do Jezusa. Ona ich nauczyła miłości do Jezusa. Święty Ludwik de Montfort mówił takie zdanie, mówcie różaniec, to jest taka siła. Różaniec to jest nieprzyjaciel szatana. Nieprzyjaciel szatana. Miejcie go blisko. Noście go ze sobą. Niektórzy noszą na szyi. Noś go, ale nie tylko noś, ale mów ten różaniec. Niektórzy mają
przy sobie w łóżku. Wiedzą to ci, którzy zostali zaatakowani przez szatana w swoim domu. A szatan przychodzi do domów. Wiedzą, jak wtedy, gdy zostali zaatakowani, chwycili, jeśli mieli możliwość chwycić za ten różaniec. Kilka lat temu wracałem samochodem koło Modeny, to było, na autostradzie z właśnie Modeny w stronę Bolonii. Wracałem od osoby, która była opętana przez złego ducha. Jechałem w samochodzie nie sam. Były jeszcze trzy inne osoby. Oto gdy jedąc na autostradzie, wtedy doświadczyłem po raz pierwszy takiego bezpośredniego ataku złego ducha, ale tak bezpośredni, że chciał mnie zabić. Bo on chce cię zabić. Kierując samochodem, w pewnym momencie poczułem, że jest jakaś obecność w tym aucie. To już był zmrok. Już taki lekki zmrok. Na autostradzie było bardzo wiele samochodów. Jeden koło drugiego w tej samej prędkości, może było to 120 km na godzinę, że nie można nagle zahamować. I oto nagle poczuliśmy w samochodzie zapach spalonego tytoniu, takiego papierosa wygaszonego w wodzie. Wszyscy w samochodzie. Ktoś pali tu papierosa. Nagle osoby towarzyszące mi mówią, czy ksiądz czuje, co się dzieje. Ja mówię, tak. I gdy tylko to powiedziałem, wtedy chwyciła mnie jakaś siła i zaczęła dusić za tą kierownicą. Chwyciłem za różaniec, ale nie mogłem powiedzieć ani słowa. On mnie dusił. Te osoby zaczęły się modlić. Ktoś zaczął krzyczeć, bo w lusterku samochodu zobaczył oczy, ogniste oczy. Był w środku w samochodzie i oto w tym momencie, gdy prowadziłem samochód przede mną, spod kół samochodu, który był przede mną, wyleciała głowa zwierzęcia odcięta, krwawiąca i leciała w stronę szyby, w moją stronę, aby rozbić, aby był wypadek, aby mnie zabić przy 120 km na godzinę. Wiadomo, jak mogłoby się to skończyć. I w ostatniej chwili ktoś odrzucił tam. Ta głowa odpadła. Ja tylko zobaczyłem, że w inną stronę. Zatrzymałem się na autogrillu w Bolonii. Cantagallo, nawet pamiętam nazwę tego autogrillu. Wychodzę, tablica rejestracyjna jak harmonijka, bo ta głowa uderzyła. I mówię, trzeba do mechanika pojechać. Gdy wróciłem w ten sam dzień do Rzymu z Bolonii, wychodzę przed domem. A ta tablica rejestracyjna nie ma znaku. Zobaczcie, co diabeł wyprawiał. Cała prosta. A dzisiaj telefon od lekarza z północy Włoch, który mówi, proszę księdza, gdyby nie modlitwa, różaniec w domu. Ileż to razy w domu byliśmy zastraszeni, bo ktoś szedł po mieszkaniu. I nie tylko my, a potem widzieliśmy. I jak zobaczyliśmy kiedyś tą czarną postać. Wiedzieliśmy, że szatan wszedł do naszego domu. Ileż mszy świętych było w naszym domu. Ileż modlitwy i różaniec i tym zwyciężyliśmy nasz lęk. I przychodzi zły. I będzie chciał cię nastraszyć. I będzie chciał ciebie sprawić, byś miał lęk. Ale pamiętaj, że miłość do Matki Najświętszej, miłość do Jezusa łagodzi każdy lęk i każdy ból. Święty Ludwiku Grignon de Montfort, przyjdź nam z pomocą, a zwłaszcza zalępionym, a zwłaszcza tym, którzy są atakowani przez zło, a my obejmijmy ich dziś modlitwą. Amen. Do Boga, który